Witajcie moi drodzy, z tej strony Jankos. Przepraszam was wszystkich za opóźnienie, jeżeli chodzi o omówienie patcha 10.15. Aczkolwiek byliśmy z G2 na takim powiedzmy obiadku drużynowym z naszym Carlosem, naszym ownerem i tak dalej, dlatego no, niestety nie mogłem tutaj pojawić się wcześniej, bo mnie nie było, nie? Pierwsze co zrobiłem, właśnie wróciłem tutaj do Gaming House'u, także możemy zabrać się za nagrywanie patcha 10.15 i moich przemyśleń na temat tego patcha. Lilia, lękliwy rozkwit, została dodana do gry. Tej drugiej postaci jeszcze nie ma, nie pamiętam jak ona się nazywała. Tego brata Yasuo jeszcze nie miał, Lilia jest dodana. Moim zdaniem będzie to dość silna postać, szczególnie jej RK wydaje się bardzo potężna, czyli tak naprawdę jest Trouble Bubble Zoe na 5 osób. Jeżeli tym trafisz, to jest jak RK Mumu, ale Lilia jako postać będzie bardziej użyteczna, bo jest postacią nowszą, a jak wiecie, zazwyczaj postać sezonu 10 będzie prawdopodobnie silniejsza niż postać z poziomu pierwszego czy tam zerowego, dlatego że no, mamy właśnie jakiegoś Aphiliosa, który jest nerfiony 10 patchy z rzędu, a mamy taką Ashkę, która jest bezużyteczna, no i która postać jest z pierwszego, a która z 10 sezonu. Aphilios, naprawiono błędy, Crescendum Chakram zostało osłabione, zasięg aktywacji działka został zmniejszony o 85 jednostek, czas aktywacji działka również został zwiększony o 0,1 sekundy. Czyli jako tak łatwiej counterplayować działka Aphiliosa. No moim zdaniem większy nerf to jest szczególnie ten właśnie, że zasięg aktywacji działka jest mniejszy, czyli łatwiej tych działek unikać, mimo że dalej będą dość potężne, jeżeli oczywiście nie wejdziesz. Infernum, miotacz ognia, przebicie pociskami Runana. Pociski huraganu Runana nie zadają wrażeń wszystkim wrogom na swojej drodze. Liczba obszarowych pocisków po trafieniu krytycznym została zmniejszona o 2. Liczba obszarowych pocisków Runan po trafieniu to 3 zamiast 4 i liczba obszarowych pocisków Runan po trafieniu krytycznym została zmniejszona do 5. Zaktualizowano rozmiar obszarowych pocisków Runana. Obszarowe pociski huraganu Runana zostały skrócone około 100 jednostek. Do tego warta w świetle księżyca nie zadaje już obrażeń bez uruchomienia czasu odnowienia, jeżeli Aphilios zginął podczas zrzucania umiejętności. Czyli jako tako nerfy pod AOE, czyli Area of Effect Damage Aphiliosa, będzie po prostu zadawał mniej obrażeń AOE, jak już ma Hurricane i ta aktywacja działka jest słabsza, ale Aphilios jako postać dalej będzie silny. Caitlyn, obrażenie od ataku zwiększono o 2 jednostki, prędkość ruchu została zwiększona o 5 jednostek. Czyli jako tako leciutkie buffy na linię głównie, no bo raczej tych dwóch punktów obrażeń fizycznych nie odczujecie w późniejszych fazach rozgrywki, ale na pewno na linii Caitlyn powinna wydawać się troszeczkę silniejsza. No poza tym prędkość ruchu została również zwiększona, więc łatwiej będzie unikać skillshotów na przykład. Fiddlesticks, zmniejszone leczenie W ze stworów. W obfite żniwa, leczenie zmniejszone do 25% przeciwko stworom, teraz zmniejszone do 15% przeciwko stworom. Czyli Fiddlesticks na linii kolejne nerfy. To są już nerfy, które kiedyś się pojawiły, znaczy inaczej, po prostu Riot już nerfy Fiddlesticksa na linii. Ja tego Fiddlesticksa na linii jak tyle nie widzę, więc jestem w szoku, że Riot dalej decyduje się go osłabiać. Ale może są jakieś tam dywizje czy serwery, na których taki Fiddlesticks sieje postrach i rzeczywiście to ma sens. Bo Riot raczej chce, że Fiddlesticks był postacią pod takiego, no powiedzmy takiego maga APK, co rzeczy one-shotuje, a Fiddlesticks pod tanka, przez to jest właśnie grana na tej linii, no i raczej Riot chce to wycofać, tak, bo jeżeli się nie będzie z W leczyć, no to Fiddlesticks pod tanka po prostu nie będzie dobre. Gragas. Skalowanie obrażeń z pijackiej furii zostało zwiększone 0,1 i wybuchowa beczka również zwiększona tutaj skalowanie o 0,1. Z tą postacią to ciężko powiedzieć. W związku z tym, że Gragas dostał takie no niebezpośrednie nerfy po zmienieniu Predatora. Predator też zadaje mniej obrażeń, ale ma mniejszy cooldown odnowienia, działa trochę inaczej. Gragas zawsze z Predatora korzystał. Po znerfieniu czy zmienieniu Predatora, jego Predator po prostu ma mniejsze obrażenia, przez to też obrażenia Gragasa się zmniejszyły, więc teraz te buffy posłużą temu, żeby Gragas znowu miał podobne obrażenia co przed zmienieniem tutaj Predatora. Z tym, że oczywiście kiedy już będziemy mieli tam troszeczkę AP nastakowanego, to
będziemy trochę szybciej clearować las dzięki W na przykład, ale myślę, że jako tako to nie spowoduje, że Gragas stanie się OP w mecie, ale będzie grywalny. Teraz na przykład Kha'Zix jest niezły w dżungli, a Gragas jest niezły na Kha'Zixa, bo ma wszystkie skille AOE i łatwo Kha'Zixa trafić. Więc zobaczymy, jak to się nam tutaj rozwiąże. Umiejętność bierna Ioniański Zapał. Dodatkowo prędkość ataku za każdy ładunek została zwiększona o 2% na poziomie 7 i 4% na poziomie 13. Czyli Irelia się po prostu troszeczkę lepiej skaluje, większy atak speed na tych właśnie poziomach. No nie będzie silniejsza na linii, no ewentualnie po tym 7 poziomie, ale nie będzie również narzekać na czy to teamfighty, czy na split push, no bo za każdy ładunek, nie wiem ile ona tych ładunków ma, z tego co pamiętam 5, czyli jeżeli pomnożymy tutaj 2 przez 5 to jest 10, więc na, po 7 poziomie ona może mieć te 10%, tak jakbyś Daggera kupił mniej więcej za darmo, więc no nie są to małe buffy. Lee Sin, W osłona, czas odnowienia zwiększone o 2 sekundy, czyli jeżeli teraz rzucisz osłonę na coś, co nie odnawia ci, co jakby, okej, okay, bo osłona działa w dwie strony, tak, jeżeli narzucisz na siebie albo na swojego sojusznika, który jest postacią, to daje tarczę i skraca czas odnowienia osłony o połowę. Jeżeli na przykład użyjesz tego na wardzie albo na minionie, to nie skraca czasu odnowienia. Czyli teraz, jeżeli na przykład clearujesz las i narzucasz na siebie tą osłonę, to będzie cooldown o sekundę dłuższy, z 6 na 7 sekund, ale jeżeli na przykład teraz użyjesz Ward Hopa czy Hopa do miniona, to będzie to czas odnowienia o 2 sekundy dłuższy. No takie leciutkie nerfy dla Lee Sina, myślę, że dalej będzie jak najbardziej grywany. Orny, pancerz, zwiększono 3. Nie, zmniejszono 3. No nie wiem. Moim zdaniem Ornn na linii dalej jest dość mocny, w teamfightach jest mocny, skaluje się jako tank. No to pomoże troszeczkę, no nie powiem, że nie, bo jeżeli grasz tam jakąś postacią pod fizyczne obrażenie na Orna, to będzie przynajmniej go w stanie lepiej społkować. Ale wątpię, żeby Ornn był jakiś dużo słabszy przez to, co się stało. A Rakan. Czas odnowienia umiejętności biernej został zmniejszony na późniejszych poziomach, czyli skaluje się teraz do 18, a zamiast do 17 i na końcu to będzie 1,5 sekundy mniej. Shen, wytrzymałość tarczy zwiększona, przepraszam, o 20, a już od pierwszego poziomu, czyli Shen będzie jako tako lepszy na linii, a Shen grany, fajna erka do teamfightów, nie jest źle. Skarner, kryształowe cięcie, skalowanie obrażeń, teraz zostało tutaj dodane, że skalowanie obrażeń i skalowanie dodatkowych obrażeń będą to teraz obrażenie maksymalnego zdrowia celu. Czas działania wzmocnienia 5 sekund, koszt many zwiększony, złamanie teraz nie zmniejsza się, szybkość lotu pocisku nie zmniejsza się po trafieniu wroga. To są ciekawe zmiany, bo dużo tanków w mecie, typu Set, Trundle, a Volibear, więc zdecydowanie to Q będzie robić dużo większe obrażenia tankom, mniejsze obrażenia na squishy, szczególnie jeżeli będziecie się pod obrażenia budować. Ja jestem ciekaw tego, bo na Skarnerze maksowało się E, więc może teraz będzie się maksować Q. Muszę Skarnera przetestować, może go nagram. Także napiszcie mi, czy chcecie Skarnera zobaczyć. A Swain, to są chyba największe zmiany w tym patchu. Prędkość ruchu zmniejszona, przepraszam, o 10. Czas odnawiania pasywki zawsze 10 sekund. Kruki Swaina nie przywracają już punktów many. A ręka śmierci, czas odnawiania zmniejszony. Kąty pocisku 8 stopni. Pociski ręki śmierci przechodzą przez wrogich bohaterów. Zasięg W zwiększony o naprawdę bardzo dużo jednostek. Obrażenia troszeczkę zmniejszone. Koszt many zmniejszony. Nigdy ruch, czas odnawiania zmniejszony do 10 sekund. Koszt many zmniejszony również. Czyli jako tako Swain moim zdaniem na suporcie będzie grane, bo już był tak, już dużo osób próbowało Swaina na suporcie albo na AD Carry i teraz będzie się maksować Q zawsze, dlatego że oczywiście E i W, najpierw będzie się maksować Q, potem W. E już się nie maksuje, dlatego że czas zawsze to 10 sekund, pasywka też to 10 sekund, więc zawsze jak trafisz, to masz pasywkę. Jako tako myślę, że bardzo takie duże zmiany i myślę, że jakby Swain będzie grany. Thresh Lantern z cooldown zwiększony o nawet 4 sekundy na ostatnim poziomie, więc dość taki duży nerf. Twisted Fate, czas odnowienia karty został zwiększony na początkowych poziomach, czyli trochę mniejszy push na linii. Nie wiem z jakiego powodu Riot znowu buffuje Yuumi, skoro dopiero co ją znerfili, nienawidzę tej postaci.
przywrócenie many zostało teraz troszeczkę zbalansowane, czyli przywraca ci 8 punktów maksymalnej many na poziomach 1-18 i czas odnowienia jest troszeczkę mniejszy, czyli po prostu na początku gry łatwiej manę sobie odnawiać pasywką Yumi, czyli jakby każdy proc pasywki da ci jeden heal, bo heal tam chyba 8% też kosztuje. Aktualizacje efektów wizualnych na Ari i Udyrze będą fajne. Udyrem nie gram, bo jest bezużyteczny, ale Ari będzie ładniusia. Przedmioty, ostrze, złodziejki, czarów, tutaj podstawowa regeneracja miana zwiększona, tak samo jak lodowy kieł i odłamy prawdziwego lodu AP więcej o 5. A no to jest raczej taki też małe, to są małe rzeczy, ale teraz praktycznie na każdym supporcie gra się Relic Shielda, więc nie dziwię się. Rozpieczętowana Księga Czarów. Początkowy czas odnowienia został zwiększony o 60 sekund, maksymalny czas odnowienia o 30 sekund i skrócenie czasu odnowienia za każdą zmianę 5 sekund więcej. No tego też ja jakoś super często nie używam, więc się dziwię, że to nerfili. Tu jest Nexus, Blitz, to nas nie interesuje, buffy nas nie interesują, możemy sobie jeszcze skiny zobaczyć. To jest Yasuo, jest on piękny. Nie, to jest Thresh, o, to jest Vayne. Też bardzo fajna. To jest Yasuo, jest super fajny, ma fajną klatę i w ogóle mięśnie apsy. To jest Lilia, nowa postać, wygląda troszeczkę dziwnie generalnie. Taki konik. Teemo i Cassiopeia, prawda? A nie, i Teemo, i drugi Teemo. A to ja o innych skinach myślę, bo taki fajny skin do Cassie i do Riven będzie, ale to jeszcze nie ten patch. No cóż, myślę, że prócz... No ten Skarner i Swain, ten patch może spowodować, że Skarner i Swain będą w mecie. Reszta postaci myślę, że tu się dużo nie zmieni. Czy ten Lee Sin, czy TF, myślę, że te postacie dalej w mecie będą, bo one są po prostu silne. No i Gragas zobaczymy, bo może troszeczkę też Gragasem sobie pod AP pogram. No i niezmiernie cieszą mnie nerfy Aphelios'a. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i jak zwykle sugestie, jaką postacią powinienem nagrać w następnym filmiku. Kocham was, moi drodzy. W piąteczek powinien być następny filmik po angielsku. Jak co piątek, teraz będzie filmik po angielsku. A przed piątkiem lub po piątku możecie się spodziewać następnego gameplayu po polsku. Także pa, pa!